Zapraszam was na odcinek. Cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dawno mnie nie było na YouTubie, ale to było spowodowane tym, że chcę zmienić cały motyw kanału, tak jak już mówiłem na live'ach. Będzie więcej live'ów, mniej filmików, filmy, które się będą pojawiały. To przeważnie będą albo takie poradniki jak ten, albo jak mi coś odwali, to znowu jakąś muzykę wymyślę. Ale o tym nie mówmy, to nie jest film informacyjny. Przychodzę dzisiaj do was, albo wy do mnie, to już zależy, z autotunem na TeamSpeaka. Nieraz pewnie byliście na jakichś eventach muzycznych na TeamSpeaku, czyli Idol, czy karaoke. Czy nawet tak chcielibyście sobie pośpiewać dla kolegów, ale nie macie talentu do śpiewania, tak jak ja. Zresztą to widać po moich parodiach. No, więc przychodzę do was z takim poradnikiem. Co to? A, dobra, to jest nagranie, teraz to nagrywam. Tak, przychodzę do was z takim poradnikiem. Tutaj wcześniej, znaczy, chodzi mi stary poradnik, co zmiana głosu. Co link macie w opisie i tutaj pewnie w prawym górnym rogu wam wyskoczy. Czyli ten cała wtyczka Clonefish. No, do tego jest plugin. Czyli jeżeli nie macie tego zainstalowanego, no to odsyłam was do poprzedniego linku. Oczywiście z instalacją tego całego. A ja teraz wam tylko w przybliżeniu pokażę. Ogólnie cały plik znajdziecie w opisie. Są tu jeden folder z dwoma plikami. Pierwszy to jest właśnie ten AutoTune, drugi to jest właśnie ten program z poprzedniego filmu, ale teraz już wam pokazuję, jak go zainstalować. Na wyłączonym TS-ie klikacie dwa razy na Installer. No i nic tu nie zmieniacie, dajecie tylko Install. Ja tego nie zrobię, bo już to mam, dlatego nie będę tego robił w tym momencie. A wy dajecie tylko Install. Proste, chyba nic tu nie ma takiego trudnego, ale jeżeli chcecie zobaczyć całą instalację, no to wysyłam do poprzedniego filmiku z tym. Dalej, w tym folderze znajdziecie jeszcze plik z końcówką DLL. I co to jest za plik? Wpisujecie w wyszukiwarkę %updata%. Jak to kliknąć? Jeżeli macie Windows 10 lub 8, tak jak ja mam 8, klikacie symbol Windowsa plus R. Tak, i wyświetla wam się uruchomione. Na siódemce jest to prostsze, bo wystarczy wejść tutaj w pasek startu i tam już macie wyszukaj. Wpisujecie %updata%. I wyświetla wam się takie cuda, takie pliki, bym powiedział. To sobie dam na ten. A kurczę, drugi monitor mi się tutaj. No nie chcę, o Jezu. Dałem za daleko, dobrze, nieważne. Zróbmy to tak, nie będziemy komentować. Zjeżdżacie, to przeważnie jest na samym dole. Jest TeamSpeak klient. Klikacie to, klikacie plugins. No i musicie, tak jak mówię, mieć zainstalowanego najpierw tego, ten plugin cały. I macie tutaj już z tego folder. Klikacie w ten folder oczywiście i VST64. Do tego pliku przerzucacie ten jeden DLL. No oczywiście, no przerzuć się. No zamień, bla bla bla. O, chwila, bo to jest plik dla was. A ja zaraz go zgubię. O, skopiujmy go. I jest. Dobrze. Gdy to zrobiliście, to już zamykacie. Włączacie TeamSpeaka. Niestety TeamSpeaka mam na drugim monitorze. Ikonkę oczywiście. O, dobra. Jest włączony. Wchodzicie na serwer. Serwer. Dobrze. Wtyczka widać jest wgrana. Wy pewnie będziecie mieli na start właśnie włączoną. Tu macie, żeby wyłączyć wtyczkę. Albo włączyć. Dobra, ja na serwer nie będę wchodził. Tak, włączacie wtyczkę i wchodzicie VST Effect. I wyświetla wam się takie okienko. Tutaj wybieracie właśnie ten DLL, co wgraliście. Klikacie w to i dajecie, żeby skonfigurować. I wyświetla wam się VST Editor. Co tutaj zmieniacie? No tutaj nic prostszego, wystarczy kliknąć tutaj Select, wybrać... Telefon mi dzwoni. Sekundka, zaraz, o, dobrze. Wystarczy kliknąć tutaj w Select, wybrać D, no i zmienić na minor.
No i tyle. Dajecie OK. Teraz w tej drugiej kolumnie to dajecie na maksa, to dajecie na maksa, to dajecie na sam dół, to dajecie na sam dół. Oczywiście to jest takie dla, żeby wam pokazać, jak to działa. Wy później możecie się tu pobawić swoimi, no to tu macie pole do popisu z, według własnych uznań. To jest najbardziej taki auto-tune, którego bardzo słychać. Czyli słychać te wszystkie efekty, które on dodaje. Oczywiście tu możecie dodać sobie mniej, więcej, ale to już wedle własnych uznań. Jeżeli chcecie mieć takiego mocnego autotuna, to te dwa dajecie na maksa, te dwa na mniej. Ale to, tak jak mówię, musicie sami popróbować i się pobawić. Co teraz? Teraz to już zamykacie i macie autotuna już zrobionego. Ja nie będę wchodził na serwer TeamSpeaka, bo nie mam tu chyba żadnego. Chociaż, dobra, tu mam jakiegoś. Wejdę sobie na tego. Tutaj w nowej karcie. Nawet nie wiem, co to za TeamSpeak. Teraz znajdziemy jakieś kanały publiczne. To powiększmy to. Znajdziemy jakieś kanały publiczne, jakieś Max 2, na przykład ten. Dobra, wejdźmy na sam dół. I wejdę jeszcze z drugiego konta. Z jakiegoś bota, żeby, wiecie, żeby przesłuchać, jak to brzmi. No na przykład bot, co nie? O Jezus, bot. No i tutaj połącz. Tak. Ale... Aha, dobra. I już, bo muszę znaleźć kanał. Kanał to jest... Microphone muted. Kanał drugi, 10. Okej. Okay. Dlaczego się zmutowałem? Już tłumaczę. Bo teraz jak się odmutuję, to wy usłyszycie ten dźwięk po autotunie. Już wam tylko chcę pokazać, bo tak, tu jest teraz mój mik... Co tam się jest? A, to nieważne. Tu jest teraz mój mikrofon. Ja chcę ten mikrofon wyłączyć, żebyście słyszeli tylko to, co mówię. Więc proszę bardzo. Microphone activated. To jest teraz... Chwila. To jest. To jest teraz głos po tym autotunie, czyli jakbym zaśpiewał no to bardzo to słychać. Microphone muted. Dobrze. To jest teraz już bez tego autotuna. Słychać te podbicia, te całe korektę. Jak teraz chcecie to wyłączyć, klikacie tyczki i enable. Jak to klikniecie, to się wam zrobi na szaro. Jeżeli macie na szaro, to macie to już wyłączone, czyli teraz jak się odmutuje, to już nie będzie tego słychać. Jeżeli chcecie to włączyć, to jeszcze raz włącz. Możecie tutaj cały czas sobie edytować to config, sobie zmieniać jak chcecie. No i co? I to raczej tyle by było z tego poradnika. Taki... taki krótki poradnik, ale chciałem wam to pokazać, bo w sumie niedawno to znalazłem. Znalazłem to na polskim YouTubie, znalazłem tego tak jakby zarys. To się przyznaję, ja to troszkę skopiowałem. Nie dla wyświetleń, nie dla niczego. Chcę po prostu też wam to pokazać, bo to jest naprawdę super rozwiązanie. I na polskim YouTubie znalazłem jedną osobę, która to nagrała, więc pozdrawiam. A na zagranicznym znalazłem tylko dwie albo trzy osoby były. Tym tylko jedna osoba dała właśnie link, z którego to mam, czyli ten plik, bo ten na polskim YouTubie dał link, tylko dał to tak zamieszanie było, że w opisie, jak czytałem opisy, ludzie nie wiedzieli, skąd to pobrać. Więc chcę wam dać to w jednym pliku, żebyście wszyscy mogli sobie to pobrać, a nie szukać po całym internecie, tak? Pliki macie w opisie, wszystko do pobrania. Jeżeli macie jakieś problemy, piszcie w komentarzach, postaram się oczywiście pomóc. A teraz żegnam się z wami. Cześć!